którym chcesz dostać? Idziemy. Szacuneczek, wita się z wami Bednar. Dawno mnie tutaj nie było. Jesteśmy teraz właśnie w salonie i serwisie motocyklowym Motorwings, a temat jest troszkę bardziej techniczny niż zwykle, więc potrzebowałem mądrzejszego, dlatego jest znowu dzisiaj Mateusz z nami. Elo. Wiedziałem, że to powiesz. Cześć. Nie. Dzisiaj bez tego, dzisiaj bez tego. Po mojej prawej stronie jest niezastąpiony Mateuszek, lub jak niektórzy pisali, młodszy brat Popka. Jak zwał, tak zwał. Czemu ja tu jestem? Bo odkryłem, że Revit robi rękawicuszki za 90 zł. Nasi skośnoocy przyjaciele z Chin robią taki oto bezczelny produkt. Bezczelną podróbę. Słuchaj, powiem ci szczerze, jak ktoś zamówi i obrazki są te same, zerżnięte, wiesz, ze strony Revita, identyko, nie? I jeśli ktoś nie ma porównania i nie ma możliwości, tak jak my teraz, sprawdzić jeden do jednego, to jest model Send 3 od Revita. Jeśli ktoś nie ma możliwości sprawdzenia tego i wychwycenia tych wszystkich różnic, prawdopodobnie pomyśli, że każdy próbuje go orżnąć na parę stówek, bo cena jest... Ile tam macie? 450 zł. 90 zł Chińczyki. I każdy sobie pomyśli, że sklepy motocyklowe bezczelnie próbują orżnąć tutaj takiego motocyklistę. Przyszedłem sobie do was obczaić to, bo po prostu nie mogłem uwierzyć. I dopiero jak zestawiliśmy jeden do jednego model, tak naprawdę różnice w wykonaniu, jeśli chodzi o każdy materiał, od skóry przez mesh, przez tą siateczkę, przez protektory, no jest różnica całkowita. Znaczy, zacznijmy od tego, że jest, oryginał ma protektory. No to jest guma. To jest guma, więc może ty masz do czynienia z tym, więc może opowiesz troszeczkę po kolei, mniej więcej przejedziemy. Ja, wiesz, dla mnie to jest straszne o tyle, że po prostu ktoś kupując taką rękawicę, ponieważ ona będzie wyglądała, słuchajcie, jak zewnętrznie na pierwszy rzut oka, jak ta rękawica oryginalna, no to on będzie myślał, że kupuje produkt, czasami też chodzą takie słuchy, że a, to jest to samo, tylko z lepszą metką, więc tutaj po prostu jest producent, bierze no marżę. No nie wiem, no może spotkaliście się z taką podróbą gdzieś w czegoś, gdzie była identyczna, natomiast w przypadku tego produktu tak nie jest. No i to, co jest na mnie najbardziej widoczne i co budzi na dzień dobry moje przerażenie, to jest fakt, że ta rękawiczka chińska po prostu de facto nie posiada protektorów. Bo o ile w Revicie może to na pierwszy rzut oka wyglądać też jak taka guma, to tego nie zobaczycie, natomiast różnica jest, kiedy się tego dotyka, tak? Tutaj ta guma jest to specjalny taki materiał, który został wykonany przez Revita, który pochłania energię uderzenia i to jest widać, bo ta guma po prostu tutaj tam jest taka sprężynująca. Z wieloma rzeczami musicie nam uwierzyć na słowo, albo po prostu przyjdzie się przekonać, nie? I troszeczkę i posłuchać Mateusza tutaj. Bo to jest tak, miejscu, że tutaj wszystkie te elementy są sprężynujące, tak? Tutaj widać, że to pochłania, że ta energia ma jakieś przeniesienia. Natomiast to jest zwykła guma, twarda, zwykła. Jak to wciskasz, to widzisz, nie masz, w ogóle ci nic nie sprężynuje pod palcem. Natomiast jak tutaj masz, weź sobie zobacz. Ja już, że tak powiem, drugie podejście robię do porównania. Ci to sprężynuje. Jak tak sobie weźmiesz, to próbujesz, tak jakbyś chciał przenieść na tą energię, tak? Także no to już jest pierwsza. I każdy protektor, tak, na tej rękawiczce, wygląda to identycznie, tak? Że tutaj po prostu to jest zwykła chamska guma, która w żaden sposób nie pochłania energii. Jak będzie zimno, to będzie jeszcze twardsze. Energii. Znaczy to w ogóle nie pochłania energii, tak? To jest po prostu kawałeczek gumy, tak? Natomiast tutaj jest to... My na końcu się zajmiemy tymi chińczykami. Że to energię pochłania. Więc spokojnie. Także... to już jak gdyby dla mnie w ogóle dyskwalifikuje tą rękawicę, tak? No bo po to kupujesz rękawicę Sand z Revita, że chcesz mieć rękawiczkę, która z jednej strony jest bardzo przewiewna, bardzo wygodna, miękka, ale jednocześnie daje ci bardzo dużą ochronę. No ta perforacja tutaj na tym meszu to też jest fake. No. Tak, tak. Totalnie. Tutaj mamy perforację, która jest prawdziwą faktycznie perforacją 3D mesh. I to jest widać, to jest takie a la plaster miodu, tak, jak sobie zobaczysz. Natomiast tutaj jest to po prostu zwykły chamski materiał. Zresztą widać w ogóle też różnicę taką wytrzymałościową. Skóra, no jakość skóry po stronie wewnętrznej jest zatrważająco inna. Tutaj mamy bardzo cienką skórkę, która, cieniutka, jak no rozumiem, w ogóle ma imitować niby kangura, chociaż kangura w rzeczywistości w tym modelu. Ale jak założyć, nie ma. To jest miła. No ja nie sądzę, ja myślę, tylko że ona jest po prostu
zobacz sobie na ewentualną po prostu odporność tego na rozdarcie bądź przetarcie, tak? Natomiast w rybicie ona jest zdecydowanie, ta skóra, to jest lico dużo grubsze, dużo porządniejsze części skóry. To jest widać też po tym, jak ta skóra sprężynuje. Jedną i drugą rękawicą. Zobacz sobie szwy tutaj, a zobacz sobie szwy tutaj w sposób. No nie, no nie chlujnie jest bardzo. Tak samo ten materiał pomiędzy palcami. Tu jest zupełnie innego materiału, dużo bardziej wytrzymałego, to jest widać. Natomiast tu jest widać, że to jest zwykły taki chamski, taka pończoszka. Jeszcze ja mam wrażenie, że jak będzie ciepło, to mimo, że no to jest rękawica teoretycznie dosyć przewiewna, to tu ci się będzie ręka, kurde, i tak pocić. No tak, bo jest dużo gorsza jakościowo skóra, nie ma 3D meszu, materiały są inne tutaj też, te, które powinny przepuszczać powietrze, tutaj są. Znaczy tutaj ono będzie szło powietrze, bo to jest dlatego, to pójdzie za chwilę, bo to jest pończoszka po prostu taka okay. Zwykła, nie? Także to już jest widać, rzep, tutaj, zobacz tutaj, to jest widać po strukturze rzepa, zobacz tutaj, o właśnie, no tak, ten jest cienki w ogóle, płaszczutki, no, tutaj jest gruby, mechaty, to widać, że to za chwilę przestanie trzymać, tak, tutaj o. No to teraz zrobisz najazdy, to będzie też widać. Sama rękawica też jest widać, łatwo jest pod rurkę poznać, nie dość, że protektory zupełnie inne, skóra zupełnie inaczej, protektory, tutaj są, tutaj ich nie ma de facto. Natomiast też nawet krój został zmieniony, bo tutaj mamy zwężenie przy nadgarstku po to, żeby ta rękawica faktycznie się dobrze trzymała i nie było ryzyka, że ona spadnie. Natomiast ona tutaj jest dużo no taka workowata, szersza, workowata, dokładnie. I jak o, widzisz? O, szef już. O. Ale zobacz, jak ta w ogóle druga połówka skóry od wewnątrz jest docięta. To jest, mówię, to jest tak naprawdę, wiesz, ozdoba. Konfekcja. Ozdoba, tak. Jak lepiej bym tego nie ujął, naprawdę. Znaczy, wiesz co, ja robiłem rozpatrzenie właśnie, jak w necie sobie patrzyłem, to mówię, no kurde, zajebiste. Mówię, nawet i, wiesz, nie zrobili sobie tutaj ten sznureczek czerwony, to. I wiesz co, nawet różnica jest. Zobacz, dali znak CE bezczelnie, ale już nie dali kategorii, nie? Szczerze, to wszystko tak naprawdę nie ma już znaczenia, te wszystkie elementy, tutaj kwestia, że to jest inny mesh i tak dalej, to wszystko dla mnie już nie ma znaczenia w tej prostej sytuacji, że to jest wyłączone z użytku dla mnie jako rękawiczka motocyklowa, no, to po prostu nie chroni. Na razie oceniamy, że tak powiem, no rewie mody, no bo w sumie idąc do sklepu motocyklowego, w zamyśle kupując rękawiczki motocyklowe, no spodziewamy się jakiejś ochrony w razie tarcia, w razie... To w razie ty kupujesz, nie? No. A tutaj to równie dobrze, to może sobie u pani Zosi tam właśnie w konfekcji skórzanej wisieć i też będzie fajnie, nie? Zasadniczo moja rada. Wiesz, skórzające jest tylko to, że oni się posługują, widzisz, nawet kopiują znaczek Power Shield, tylko że tutaj Power Shielda nie ma, bo to nie jest Power Shield. Tak. Czyli coś, co jest patentem Revita, żeby właśnie to zrobić. Żeby zrobić rękawiczkę, która jest przewiewna i która nie ma... No, skóra już poszła. To ty wyjmuj, a ja w międzyczasie będę dokonywał destrukcji. Nie wiem, po co od razu destrukcję, przecież tak... To mówię, tu podstawą jest to... Słuchaj, ja chcesz, przyniosę młotek. Tak mi coś fokus pędzi. No, tymi szwami to można iść praktycznie do samego końca, nie? I to nie trzeba... Ty za dużego oporu to nie stwarza, ty. Już? Podarłeś? No patrz. Co ręką zrobiłeś w ogóle? No ręką, no nic innego nie potrzebuję. O. Serio, oporu nie ma tutaj, stary, żadnego, nic. I ta guma też podejrzewam, że ona nie będzie jakaś... O! Widziałeś? I też tu dalej. Jest tak leciutko, nie? Leciutko. To po prostu poczujesz. Ale widzisz, jak ona w ogóle sprężynuje? To sprężynuje, tak? Oczywiście, że cię to boli, no to jest normalne. Znaczy, nie? Jak tak nie napierdalasz, to jest dobrze. I co bardziej czujesz? Ja widzę, jakbyś... że to nie sprężynuje, widzisz? Nie ma tego, nie ma tego sprężynowania na tej gumie. Przy następnej wizycie, na przykład do Revita, mogę zabrać tę rękawiczkę. I możemy to poddać jakiejś procedurze testowej. Ja myślę, że... Nie ma problemu, na pewno ja myślę, się że Revit, że Revit bardzo chętnie, myślę, że nam da też swoją rękawicę po prostu i zrobimy sobie porównanie. Każdy, kto w to jakoś, nie wiem, ma jakieś wątpliwości, jeśli, nie serio, wierzy, jeśli macie, może przyjechać, jeśli macie porównanie, może po prostu przyjechać, zobaczyć, dotknąć, bo to jest po prostu czuć od razu.
No to teraz sobie wyobraź, że tym trzeszła spadł. Słuchajcie, no powiem wam tak, musicie tego kurczę dotknąć, bo my tu możemy wam próbować to streścić, a przyjdziecie i od razu wam się to rzuci w oczy, nie? Ta różnica. Że ja myślę, że ludzie to kupują, wiesz? Tylko no mówię, no przez tego, że pojeżdżą i praktycznie może się nic nie stać, a jak znaczy, się stanie, to może być przypał. Ja nie do końca rozumiem, czy ubieramy się na moto po to, że chcemy mieć tu znaczy, czy ubieramy się dlatego, że chcemy, żeby nam to coś dało. Bo z wyglądu jest fajna w ogóle model Send, jest Send 3, jest spoko, jeśli chodzi o taki lansik, nie? Design. Design, tak, naprawdę. Już tak abstrahując od tego wszystkiego, nie? I to mówię, no to nie jest też materiał na potrzeby tam reklamy czy czegokolwiek, po prostu no... Znaczy nie, słuchajcie, szczerze, to nie chodzi o to teraz, czy to jest Revit, czy to będzie Revit, czy to będzie... Dobra, potem już przykładowo Dainese, którym my na przykład nie handlujemy, bo no, nie możemy mieć przez wszystkiego. To nie chodzi o to, chodzi o to, że po prostu nie kupujcie podróbek. Jeżeli chcecie, pójdźcie, kupcie tańsze rękawice, tańszej firmy. Które no, na rękawicach moim zdaniem nie warto oszczędzać, bo z mają... czasem człowiek się uczy tego, że rękawica jest, że ręka jest najbardziej narażona zarówno no pierwsza na... leci ręka, tak odruchowo. Tak, i w sensie bezpieczeństwa, ale też od tego jaka będzie rękawica zależy to na pewno nasze bezpieczeństwo, bo zależy to jaki mamy chwyt na manetce, jaka jest dokładność tej manetki, też od tego czy ta łapa nam będzie drętwiała, czy nie. To jest dużo elementów, tak? I to tak, ja się śmieję, że zawsze po tym się poznaję. Znaję trochę doświadczenie motocyklisty, jak on podchodzi do kwestii rękawic. Jak zaczynasz, to zawsze jest jeszcze rękawiczki za 200 max. Czy tam za tak, stówkę za. Tak, ale to nie jest zmyślone, bo. A później zaczynasz na te. Ja osobiście w tej chwili tak naprawdę na rękawice wydaję najwięcej w ogóle, w sensie tak procentowo, budżetowo. Mam nadzieję, że troszeczkę wam rozjaśniliśmy temat. Zakupy na Ali, ale teraz się skończy. Koronawirus, będą się zakupować i. Także tak wyglądają Revity. Tak wygląda rękawiczka Revita po ataku koronawirusa. I takie zdjęcie powinno być w podglądzie produktu na Ali. My się żegnamy, dziękujemy. Mam nadzieję, że materiał przynajmniej jeśli pomoże jednej osobie i pójdzie po rozum do głowy i będzie bardziej dojrzale czynić zakupy i będzie dbało o swoje bezpieczeństwo, to dla nas będzie to ogromny sukces. Tak, staram się. Nie zaskakujesz dnia na dzień, coraz bardziej. Dzięki Mateuszek, dzięki, bo się przydałeś, jak zawsze zresztą, w tego typu materiałach. My się żegnamy, na razie. Cześć.